Dzwoni dowódca wojska armii Chińskiej do USA i proponuje wojnę. Witajcie, Amerykanie, chcemy wypowiedzieć wam wojnę, co wy na to. Na dzień dzisiejszy nie jest to możliwe. Nasze wojska są w Iraku i Afganistanie. Więc ze względów ekonomicznych odpada. Zadzwoń do Rosji myślę, że oni się zgodzą. Chińczyk dzwoni do Rosji i zaczyna rozmowę w ten sam sposób. Witajcie, bracia Rosjanie, chcemy wypowiedzieć wam wojnę, co wy na to? W obecnych czasach. Nie ma takiej możliwości. U nas ciągle niewyjaśniona jest sytuacja z Gruzją, Czeczenią i Ukrainą, więc o nowych konfliktach zbrojnych nie ma mowy. To z kim wreszcie możemy walczyć? Dzwoń do Polski. Gdzie? Do Polski? A co to za kraj? To nasi sąsiedzi. Bardzo waleczny naród, około 40 milionów ludności, z bogatą historią wojenną. Oni na pewno wam nie odmówią. Chińczyk dzwoni do Polski i rozpoczyna rozmowę. Witajcie, dzwonię z Chin. My, Chińczycy, chcemy wypowiedzieć wam wojnę. Nam, Polakom? Tak, wam, Polakom. A ilu was jest? Trzy miliardy. Ilu? Trzy miliardy. Uśmiecha się Chińczyk i myśli: Już pękają. O, k człowieku, gdzie, gdzie my was będziemy chować?